TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No, żałujemy na pewno, że nie udało się kontynuować tej serii, którą zaczęliśmy i no, dzisiaj słabszy mecz w naszym wykonaniu i niestety porażka. Uważam, że właśnie kluczowy moment był, kiedy straciliśmy tą pierwszą bramkę tak szybko po strzeleniu. Ważne, żeby właśnie w momencie, kiedy się strzela bramkę, żeby utrzymać przez jakiś czas w obronie koncentrację i to nam się nie udało. Szybko straciliśmy bramkę na 1-1, a potem ten wątpliwy karny. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że faul może i był, ale przed szesnastką i zawodnik Puszczy był sfalowany przed, ale wpadł w pole karne i mi się wydaje, że dlatego sędzia zasugerował się, że to jest rzut karny. Nie wiem, nie widziałem tej sytuacji, także nie chcę jeszcze tak na gorąco oceniać, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy tak to wyglądało i no, żałujemy, że nie udało się chociaż punktu wywieźć. No na pewno teraz idealna okazja, żeby w takim meczu się zrewanżować i wrócić znowu na tą zwycięską ścieżkę, także z tego meczu chcemy wyciągnąć to, co źle zrobiliśmy, poprawić to i no, jak najlepiej przygotować się do meczu w niedzielę. No, my byliśmy nastawieni jak najbardziej na zwycięstwo i na pewno ta atmosfera nam się nie udzielała. No, dzisiaj robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, no, trochę szczęścia zabrakło i no, tak naprawdę no, dwie bramki straciliśmy w takich no naprawdę no sytuacjach, że nie powinniśmy stracić, więc no, co mogę więcej powiedzieć, no mamy derby w sobotę, w niedzielę i trzeba wygrać, no dzisiaj się nie udało, ale no chyba było widać, że chcieliśmy wygrać, nie, więc moim zdaniem nie wiem, na sędzi się nie określił, kto tam rzekomo faulował, więc taka trochę dziwna sytuacja, no niech się tłumaczy sędzia, a nie ja, no bo moim zdaniem tam nie było kontaktu i na pewno nie było karnego, no. To niech się pan sędzia wytłumaczy w tej sytuacji. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα παίζανε, παίξαν δύο ομάδες με δύο διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Wydaje mi się, że w dzisiejszy mecz grali dwie drużyny, które mają całkiem odmienny styl gry. Μια ομάδα που προσπαθούσε να παίζει. Jedna drużyna, która chce grać w piłkę, chce się utrzymywać przy piłce. Chce to παιχνίδι από κάτω και να έχει την υπομονή στο παιχνίδι. Żeby dużo pasów, wymiana pasów, żeby się utrzymywać przy piłce, stwarzać pozycje bramkowe. A pewnie się mnie ma powatyczkę się ala mesa. I druga drużyna, która grała w innym stylu. Που είναι θεμητά, δεν είναι ότι δεν κατηγορώ τον τρόπο του παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας, είναι θεμητό. Mówi, że szacunkiem podchodzi do tej sytuacji, znaczy w jakim stylu grała drużyna przeciwnika? Θεμητό, γιατί ήταν ένα στυλ που έχουν με στημένη φάση και με αράουτ και με κόρνερ. Mają taki styl gry, jeżeli chodzi o przede wszystkim o stałe fragmenty gry, rzuty rożne szczególnie i wyrzuty z autu. Και μέσα σε δύο φάσεις, μία φάση στην ουσία, γιατί δεχτήκαμε τη σοφάριση πολύ γρήγορα από την που βρισκόμαστε. Wydaje mi się, że kluczowym momentem było w szybkim czasie, że drużyna przeciwna wyrównała mecz. Και μετά εντάξει το πέναλτι δεν έγινε το 2-1 με άλλη τσιμένη φάση, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι ήταν δύο διαφορετικές σκέψεις που ξέρω και τα δύο είναι θεμητά. Δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση με την ομάδα που με την Πούσα, δεν θέλω να γίνει παρεξήγηση. Εγώ λέω ότι δύο διαφορετικά στυλ παίξα, κέρδισε η μία. Εμείς πάμε για άλλη, γιατί έχουμε ένα δύσκολο δρόμο, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλά. Τότε. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα που μας κέρδισε. Później był rzut karny, także jeszcze raz to chcę powtórzyć, że po prostu dwa różne style, ale żeby tego nie odbierać negatywnie, żeby przeciwnicy tego nie odebrali negatywnie, także no, swoim takim mają styl i takimi środkami dążą do zwycięstwa. Trzeba to uszanować. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Mówi gratulacje dla przeciwnika za zwycięstwo. Και προχωράμε εμείς. A my przygotowujemy się do kolejnego meczu, który już έτσι κι αλλιώς το έργο μας είναι δύσκολο, αλλά είμαστε καλά. Tak czy inaczej nasza, jak to się mówi, nasza robota i tak jest ciężka, bo wiadomo w jakiej jesteśmy w sytuacji. Przede wszystkim gratulacje dla chłopaków, dla zespołu, bo wygraliśmy dzisiaj konsekwencją, nie ma co tutaj dużo ukrywać. Wszyscy co byli to widzieli. Zespół pokazał charakter, te cechy, które zawsze towarzyszyły nam w sytuacji, w której zdobywaliśmy punkty.
Myślę, że zrealizowaliśmy większość zadań taktycznych, przy czym chcę podkreślić, że grać dzisiaj z Ruchem Chorzów, a grać w pierwszej czy drugiej kolejce to jest ogromna różnica. Chcę powiedzieć, że Ruch Chorzów grał naprawdę bardzo dobre zawody, potrafił się utrzymać przy piłce, dobra jakość, ale my mieliśmy swój pomysł, wiedzieliśmy, co chcemy dzisiaj zagrać przeciwko tak grającemu zespołowi. To się udało zrobić, zrealizować i z tego jestem zadowolony. Przed nami kolejny mecz. Jeszcze raz gratuluję chłopakom. Zrobimy wszystko, żeby zespół czy zawodnicy jak najszybciej doszli fizycznie po naprawdę dzisiaj ciężkim boju.